Hej, cześć, siemanko, ja jestem Grymi, a dzisiaj pokażę wam najlepszą taktykę na wygranie meczu arenki czy turnieju Fortnite w rozdziale drugim. Ja już nie przeciągam i zapraszam do oglądania. Dobra, generalnie cała taktyka polega na tym, że musimy polecieć na tą wysepkę, szybko ją zlutować i zacząć łowić ryby. A co dalej trzeba zrobić, to już za chwilę zobaczycie. A few moments later. Gdy wylądujemy, zaczynamy od zlutowania tego domku. Mając odrobinę szczęścia, znajdując skrzynkę z mieczami, mamy więcej szans na wygranie tego meczu. Aktualnie idziemy dalej lutować wysepkę. Następnie łowimy ryby i zaczynamy zbierać macy za pomocą miecza. Aby taktyka się udała, musimy mieć co najmniej jeden slot rybek. Lecz im więcej, tym lepiej. Stakujemy tylko rybki. A few moments later. Następnie idziemy w stronę zamku, gdzie znajdziemy trzy kostki lodu, w których jest szansa na trafienie staka rybek. Wchodząc do zamku, po prawej stronie znajdziemy dwie skrzynki. Piętro wyżej na balkonie znajdziemy dwie kostki lodu oraz jeszcze jedną na samej górze wieży. Następnie udajemy się na przyjemny park lub skaliste skarpy. Kierunek wybieramy na podstawie następnej strefy. A few moments later. Gdy dojdziemy na któryś z podanych miejsc, zbieramy materiały za pomocą miecza poprzez rozwalanie domków. Przy okazji mamy okazję zdobyć lepszy loot bądź amunicję. Teraz biegniemy do strefy, trzymając się jak najbliżej okręgu burzy. Po drodze staramy się uniknąć przeciwników oraz innych niepotrzebnych bitw. A few moments later. Gdy na naszej drodze jest jakieś schronienie typu dom, idziemy się skryć. Wchodząc do domku, rozglądamy się uważnie, aby nie wpaść w żadną pułapkę zostawioną przez poprzedniego przeciwnika. W sytuacji, gdy posiadamy w ekwipunku apteczkę, wchodzimy na chwilę do burzy, aby na koniec mieć czas na jej użycie. A few moments later. Czekamy do momentu, gdy strefa będzie tuż za nami. Ostrożnie wychodzimy z budynku i biegniemy prosto do strefy. Gdy w strefie mamy krzaka, siano bądź budynek, również idziemy się do niego skryć, uważając na pułapki i innych przeciwników. Thank you.
ryzykujemy wychylaniem, nawet gdy przeciwnik stoi w miejscu, gdyż inni mogą to wykorzystać. Chyba że jesteśmy tego pewni i mamy łatwą oraz korzystną sytuację, możemy zaryzykować. Gdy zostaniemy w sytuacji 1 na 1, próbujemy utrzymać przeciwnika jak najdalej nas. Czekamy do momentu, aż strefa będzie się zamykać. Gdy strefa zaczyna się do nas zbliżać, zaczynamy używać apteczkę, tak aby się wyrobić z czasem. Gdy burza się zamyka, uciekamy od przeciwnika w głąb strefy, budując się tak, aby być w 100% zakrytym i bezpiecznym. Po drodze jemy rybki. To tyle. Wygrana jest już nasza. Jeżeli dzięki tej taktyce udało Ci się wygrać jakiś mecz bądź nawet turniej, daj znać w komentarzu.